Dzień dobry. Witam wszystkich zainteresowanych zagadnieniem, jak odpali traktorek marki Honda z silnikiem 13-konnym, czyli Honda 2213, po okresie zimowym. Ten traktorek nabyłem w grudniu ubiegłego roku. Nie znam go, nie użytkowałem, więc nie wiem, jak on się zachowa. Generalnie silnik wygląda bardzo ładnie. Zresztą jak cały traktorek również. No i jestem sam ciekaw, jak on odpali. Powiem tyle, że w grudniu, stawiając go do garażu, zostało paliwo z gaźnika wypalone do tak zwanego zera. No i w takim stanie traktorek sobie przez okres zimowy tutaj garażował. Powiem jeszcze jedną taką ciekawostkę, że nie wszystkie traktorki posiadają kranik paliwowy. Ten egzemplarz, ten model akurat, z tym silnikiem 2213 posiada już gaźnik, który ma integralną część, właśnie ten kranik. Posiada. Operator może zbliży, ja pokażę. Operator tu jest tutaj, przy gaźniku. Ta dźwigienka czarna, tutaj, proszę bardzo, to jest kranik. Ja ten kranik przed nagraniem, 2 minuty przed nagrywaniem naszego filmu, otworzyłem, aby paliwo, które jest w zbiorniku, aby ono sobie spłynęło do gaźnika. Dodam, że paliwo jest jeszcze grudniowe. Nie minęło zbyt dużo czasu, więc uważam, że nie byłoby zasadnym wlewania świeżego, nie ma takiej potrzeby. No cóż, sam jestem ciekawy, czy zastartuje od razu, będziemy długo kręcić, odpali czy nie. Aha, jeszcze akumulator. Oczywiście akumulator był ładowany, ja go założyłem 10 minut temu. On był ładowany w grudniu, drugi raz był w połowie lutego i był ładowany parę dni temu. Założyłem go właśnie przed chwilą również. No cóż, przystępujemy do startu. Zobaczymy. No i okaże się, chwila prawdy. Powiem wam, że jestem zszokowany. Sami słyszeliście, nie było kręcenia długiego, silniczek odpalił od pierwszego strzała. Także jestem naprawdę zdziwiony, zaskoczony. Aczkolwiek powiem, silnik Hondy to jednak jest jakość. Dziękuję ślicznie za uwagę. Do widzenia.